Dojechaliśmy. 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 Dojechaliśmy do Sopotu. Dojechaliśmy. Rozpoczynamy naszą pielgrzymkę do Częstochowy, do naszej kochanej mamy. Siedliśmy wcześniej, prawda? Siedliśmy wcześniej, ale uznaliśmy, że zrobienie ponad 100 km pierwszy dzień doprowadzi nas do wycieńczenia lub zniechęcenia. Nie wiadomo, co się będzie. Co się będzie? Sobota. Dzisiaj sobota, dzień poświęcony Matce Bożej. Do powodzenia, chłopaki! Do powodzenia. Sobota. Jedziemy teraz nad morze. Jedziemy nad morze. Przejedziemy się wzdłuż morza. Znajdziemy jakieś miejsce, żeby zjeść śniadanie. Może będzie jakaś rybka? Może będzie jakaś rybka. Może... będzie. Może na pewno będzie może. Dobra. To co, jedziemy? Jedziemy. W imię Boże. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. No, abyśmy szczęśliwie dojechali. Jesteśmy na molo w Sopocie. Chcieliśmy nakręcić wschód słońca, ale oczywiście wejście jest płatne, damy sobie spokój, nie będziemy. 6 rano. Nawet rowerów nie można prowadzić. 6 rano. Mam nadzieję, że widać, tam się kręci jakiś ten wschód słońca trochę za mną. Jak mury są. Nic nie. Ale ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Czyli do Częstochowy idzie burza. No tak. Czyli będziemy przed nią uciekać całą drogę. No to co, panie księże proboszczu? Uszanowanie, pozdrawiam. Ruszamy, nie ma co. Przed nami długa droga. Ta panorama, ale... Utrzymaliśmy się, żeby pomacać wodę. Dotknąć wody. Dotknąć wody. Bo woda jest... źródło. Widać teraz ten wschód. Ale są ludzie, którzy się nawet kąpali. Nie chcę nic mówić, ale jest godzina 6:00 i przyjechaliśmy tutaj specjalnie napić się coli i wracamy z powrotem. Tak, zamoczymy. Zamoczymy nóżki i... Pięknie, prawda? Tak wyglądają nasze ładne rowery z flagami. Jesteśmy przy kościele mariackim w Gdańsku. Tu rozpoczynamy właściwie naszą pielgrzymkę w tym miejscu. Tutaj rozpoczynamy naszą pielgrzymkę właśnie przy tym kościele. Jest przed nami naprawdę trudny czas. Dzisiaj prawdopodobnie ten filmik będzie na Facebooku. Wiem, że Betty prosiła szczególną intencję, wiem, że Edyta też prosiła intencję, będziemy się w tej intencji też modlić. No i popa, do zobaczenia w Skurczu. Jedziemy teraz do Skurczu. Do Skurczu, 70 km przed nami. Trzymajcie. Ale już zrobiliśmy 14. Dokładnie. Taki trochę ponadplanowy. Tak jest. Jedziemy. Krótki przystanek na uzupełnienie wody po pierwszym grubszym podjeździe. Gdańsk żegna nas. Tak. Wjeżdżamy do gminy słynny Pruszcz Gdański, rozsławiony przez Abelarda Gizę. A to jest stand-uper, taki komik, i on mieszkał właśnie w Pruszczu Gdańskim i strasznie się nabijał z tej miejscowości.
a kierujemy się do Starogardu, tak? Starogard Gdański, tak? Czy... Starogard Gdański. Przed nami jeszcze 62 km do celu. Stand-uperzy bardzo często nabijają się z siebie, z członków swojej rodziny, najbliższych lub miejscowości, w których mieszkają, no bo to jest najbezpieczniejsze. Nikogo w ten sposób nie obrażają. Żeby nas było widać na drodze. Zawsze to jak mrugająca lampka jest ostrzeżeniem, że uwaga, jedziemy. Wyglądamy po 40, prawie 50 km pierwszego odcinka wyglądamy tak. O, a ja wyglądam tak. A razem wyglądamy tak. Ja na tej kamerze niestety nie widzę, co ona nagrywa, więc tak na oko. Właśnie mogę, teraz widzę, jak patrzę z tyłu, to widzę, o teraz widzę. Jedziemy. Jesteśmy niedaleko, ale nie wiemy dokładnie jak niedaleko, Starogardu Gdańskiego, gdzie będziemy jeść obiad. Już nie możemy się doczekać, jesteśmy już... Nie czuję się głodny. Ale bym coś zjadł. Ale bym coś zjadł. Dokładnie to jest to uczucie, które chciałem powiedzieć, że ja odczuwam również. No, jakoś tak od razu nie... po... Wspomnimy sobie tutaj, bo jesteśmy w jakiejś miejscowości, której nie znam. Mamy przerwę malutką na wypicie. Słyka wody w spokoju. Tak, w spokoju. I odpoczęcie od hałasu tych samochodów, które nas wyprzedzają cały czas. Ale za to możemy pomyśleć, bo za nami jest cmentarz. Pomyśleć o naszych bliskich zmarłych i o tych, którzy są pochowani. Dlatego powiedzmy taką krótką modlitwę, którą dobrze znamy. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. A światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. No. Jesteśmy z Wami, bądźcie z nami. Jedziemy dalej. Amen. Czyli? No, zatrzymaliśmy się znowu. No po prostu takie krótkie postoje nam są potrzebne. Zregenerować siły. Po bataniku zjedliśmy. Proteinowym. I ten. Nawet 9 km mamy do Stargardu Gdańskiego, gdzie zjemy obiad. Znaczy taki mamy plan, jeżeli znajdziemy gdzieś miejsce. A. Chciałem powiedzieć, że mamy dwa przesłania. Pierwsze to jest to nasze parafialne. To co powiedział kardynał Wyszyński. Tak bliżej. Bardzo fajne zdanie. Arku, przeczytaj. Nie bądźcie narodem tchórzy, miejcie odwagę myśleć. To powiedział kardynał Stefan Wyszyński. Mocne. A my jedziemy tak, z takim pięknym hasełkiem. Kocham cię mamo, jadę do ciebie. Właśnie. My kochamy naszą matkę. Ja też tak mam. Te samochody są męczące. Ogólnie męczące są samochody. Męczące są samochody. Powinny zostać zlikwidowane samochody wszystkie. Chociaż na czas naszego przejazdu powinny być zlikwidowane. Powinny być zamknięte drogi po prostu. Nie wiem, czy akurat samochody są w ogóle potrzebne. Niepotrzebne samochody. Jakby nie było samochodów, to ludzie by chodzili, nie? No. Albo nie, bo im się nie chciało, już by w ogóle wtedy siedzieli w domach. Siedzieli w domach, a to wtedy trzeba by było komputery zlikwidować. No to wtedy by zgłupieli? No, przepraszam, kiedyś nie było. Przecież kiedyś nie było, było ani komputerów, ani sam, ale były konie. No były. No to wtedy było więcej koni. Się obawiam, że ale z
za to więcej łajna by było, a jakby było więcej łajna, to wtedy ten, tej kupy takiej, nie? Ale to tych swojskich zapachów mieliśmy po drodze bardzo dużo i tak. Tak, tak. Ale to wtedy ładniej drzewa rosną. Chyba zmierzamy nie wiem w jakim kierunku, od dobra. Nie idźmy w tą stronę. Dobra, odpuśćmy sobie. 31 km do celu, 9 km do obiadu. Na razie biegniemy dalej. A ile kilometrów jesteśmy już za? 56 mamy przejechanych, ale mi się włączył licznik jakieś 4-5 km po rozpoczęciu. Po 60 mamy już w nogach. W nogach, zrobione. Jakby ktoś miał wątpliwości. Jedziemy dalej. No już. Już się nagrywa w tym momencie. Teraz już poważnie, nie? Może być teraz poważnie? Jesteśmy w Skurcz. Pierwszy etap naszej pielgrzymki zakończony. Planowane było 71 km, ale przyjechaliśmy 84,5, ale to pół to tak, nie wiem. Pod tym filmem umieszczę link do Strawy. Będzie można sobie kliknąć na tym i tam będzie widać całą tą kreskę, którą przyjechaliśmy dzisiaj. Kilometry, wszystko tam tak. Można zobaczyć. Jesteśmy pod kościołem w Skurczu, pod wezwanie wszystkich świętych. Właśnie to dobrze, że na 1 listopada wspomnę wszystkich świętych. Ksiądz proboszcz bardzo pięknie nas przyjął tutaj. Iście po królewsku. Zaprasza nas dzisiaj jeszcze na kolacyjkę. Jesteśmy mu naprawdę wdzięczni, że nas przyjął. No i fajnie jest, powiem wam. Pomodliliśmy się dzisiaj już, jak przyjechaliśmy do Skurcza w kościółku, odmawialiśmy sobie koronkę do Miłosierdzia Bożego. Troszeczkę odpoczęliśmy, wykąpaliśmy się. No i teraz idziemy na mszę świętą o godzinie 18. Włączymy się w tę mszę świętą. Oczywiście będę odprawiał tę mszę świętą w intencjach wszystkich, które macie w swoich sercach, które sobie wspomnicie też w swoich serduszkach. Tak dobrze mówię? Tak, dobrze, okej. Okay. Przepraszamy, że tych hałasy z tyłu, ale jest tutaj ślub jakiegoś motocyklisty, zjechało się tu bardzo dużo motorów i hałasują bardzo. Nie dali nam spać nawet 5 minut. Ani 5 minut. Ani 5 minut. To się nie dało. W ogóle pierwszy raz w życiu jesteśmy chyba w Skurczu, ty też, nie? Tak. Ja jestem pierwszy. Pierwszy raz jesteśmy w Skurczu i jeśli chodzi o kościółek, jest naprawdę piękny. Należałoby troszeczkę poznać tej historii, co to jest, może poczytamy też wieczorkiem, chociaż prawdopodobnie zaśniemy, bo w pociągu się nie dało spać. Nie dało się spać. Także jesteśmy właśnie w zaspanej... Nie no, było głośno, bo dwa przedziały obok nas był ostatnie pożegnanie. Tak nazwali, a kawalerskie nie wiem, nie wiedziałem, że w pociągu można sobie zrobić kawalerskie. Ale, no i mieli na koszulkach napisane ostatnie pożegnanie. Ostatnie pożegnanie. Dziwnie to brzmi, to z typu. Bardzo. No ale to cóż, może dzisiaj... Co kraj, co przedział to obyczaj. Tak. I tak było, co przedział to obyczaj. To właśnie dziś, to był tekst z pociągu, co przedział to obyczaj. No jakaś nowa kultura. Także mamy 1/7 wyjazdu za sobą. Najdłuższy odcinek, jak się okazało, bo pozostałe 5 będzie w okolicach 60 km. Tak mamy zaplanowane. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale ostatnie 84. A ostatnie 85. 80, czyli będzie takiej samej długości jak na początku. Jak ten pierwszy. Tak. No ten pierwszy miał być 70 km, no ale wyszło inaczej, no bo jeszcze zrobiliśmy. Mogliśmy jeszcze więcej zrobić, no ale... Ale ktoś zdecydował. Ale dobrze, że nie. No, myślę, że tak, bo dobrze. Tak to byśmy byli naprawdę wykończeni. A przed nami jeszcze 7 dni. Sześć, przepraszam. Zbieramy siły, jutro startujemy rano i wieczorem znowu coś wrzucimy na stronę. Jak ksiądz proboszcz będzie chciał się pokazać tutaj z nami, to zaprosimy też go do kamerki też. Naprawdę fajnie tu jest. Skurcz. No to pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Mała prywata ode mnie. Gosia, tęsknię za tobą, kocham cię. Na razie.